dlaczego taki akurat wynik wywozimy z Gdańska. Zapowiadało się bardzo dobrze. Gdzie szukać? No, trudno powiedzieć, gdzie szukać. Zrobiliśmy karny i straciliśmy bramkę na 2-3. No. Myślę, że nie zagraliśmy dzisiaj złe zawody z Lechią. Ten mecz grali dobrze. Myślę, że dobra pierwsza połowa, wygrywaliśmy, potem w drugiej połowie 1-2. No ale jak powiedziałem, szkoda, no, taki wynik sme mieli utrzymać. Jak nie utrzymać, to przy najgorszym mógł być remis, ale 1-2 prowadzimy, nie wiem, 20 minut do końca, albo ile dokładnie tam, 15, i stracimy znowu dwie bramki w końcówce. Szkoda takiego meczu. Z kwestią koncentracji, braku sił, czy tego, że zostaliście dzisiaj zdziesiątkowani przez kontuzję? Tak, czy brak koncentracji, no, ciężko mi się mówi, to są takie sytuacje, no, Peśko był, nie wiem, z Edinem chyba jeden na jeden w sytuacji, no i zdobył karny, no to są takie sytuacje, które ciężko, no, określić, po prostu mali karny, dali, trafili idealnie od poprzeczki tam na 2-3, to ciężko, czy to był brak koncentracji, no, broniliśmy i szkoda, jesteśmy troszeczkę taki smutni z tego wyniku. Czy rzeczywiście siła rażenia Lechii była tak duża w tym meczu dzisiaj? Czy była taka duża, no, ja uważam, że to tyle lepsi nie byli. Myśmy graliśmy dobry mecz, jak powiedziałem, zwłaszcza w pierwszej połowie, gdzie graliśmy bardzo dobrze, stworzyliśmy sobie sytuację i trzeba powiedzieć, że no, Peśko zagrał dzisiaj jeden z tych najlepszych meczów, myślę, jego w tym sezonie. I zrobił karny, szedł bramkę, czyli jak jest w formie, jest to taki zawodnik, który się ciężko broni. Pokazaliście mimo wszystko, że potraficie się podnosić dzisiaj z tego wyniku naprawdę na pewnym środku niekorzystnego. Wyrównaliście, prowadziliście, więc chyba może być dobrej myśli przed Termaliką. Tak się może dobre. No. Mogło to być lepsze, no, jak powiedziałem, jesteśmy z tego wyniku smutni, ale pokazaliśmy, na co nas stać i w tej pierwszej połowie. I w drugiej też do tego Sasza fajnie trafił. I no szkoda, powiedziałem, znowa ta końcówka, no, tam parę węciów sme my teraz wygrali w końcówkę i teraz znowu się to odwróciło, no nie wiem, mamy to takie na odwrót, zawsze bądź strzelamy w końcówkę, albo tracimy bramkę w końcówce, no, na tym musimy popracować i dzisiaj szkoda, jak powiedziałem, dzisiaj sme ten wynik, przynajmniej ten remis już mogli utrzymać.